Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Ostatnio mało się odzywamy, ale jak widać z bobaskami wszystko w porządku. Walczymy z tym żelazem, podajemy je dwa razy dziennie, 2 godziny po karmieniu, 15 minut przed następnym karmieniem. Łatwo nie jest, ale dajemy radę, już mamy jakiś tam schemat, także w sumie już nie najgorzej nam wychodzi, bo już jedną buteleczkę zużyliśmy, już mamy następną. Jednak dwójka dzieci, 3 ml na głowę, no to dość szybko to schodzi. Dzisiaj powiem Wam pokrótce, co się u nas zmieniło. Właściwie jakichś dużych zmian nie ma, ale pójdziemy dzisiaj na spacer spacerówką, bo już mamy przekształcony wózek z gondoli na spacerówkę, ale jeszcze nie był używany. Także dzisiaj idziemy po raz pierwszy na spacer z bobaskami naszymi kochanymi, z babyczkami w spacerówce. Oczywiście mówię, idziemy, czyli ja idę i bobaski idą i idziemy z Anastazją i z Lilianką, czyli stały spacerowy skład. I razem zobaczymy, jak babyczki radzą sobie na spacerach, kiedy wszystko widzą. Spacerówka już czeka, bo składałam ją ostatnio, więc jest w domu. Jest ukryta w łazience, żeby koty nie spały w śpiworkach tutaj. Dla wszystkich zmartwionych pokazuję, że jest ustawiona na płasko. Przyszliśmy tak szybko na spacerówkę, bo wózki bliźniacze są dużo węższe niż wózki pojedyncze. W sensie jedna ta gondola jest dużo węższa. No i niestety bobaski już przestały się mieścić na szerokość. Ale sprawdzałam, przymierzałam, mają dużo miejsca. Będą dzisiaj podziwiały świat. O, z takiej perspektywy. Na razie mogłyby tylko ścianę w łazience. Zobaczymy, jak im się spodoba. No i jeszcze kolejna nowość. Dzisiaj byłam na mojej pierwszej dawce szczepionki na COVID. Mówiłam Wam o tym wcześniej, że się wybieram i dostałam ostatnią informację, że dzisiaj o godzinie 9:06 jest moja kolej. Także pierwsza dawka przyjęta. Jak na razie mam takie uczucie w ramieniu, jakbym miała zakwasy albo jakbym źle spała na tej ręce. Z tego co słyszałam od koleżanek, które już wcześniej były zaszczepione, jutro mnie ta ręka będzie boleć, a pojutrze nie będzie śladu po niczym. Także zobaczymy, jak to będzie, bo niektórzy nie mają żadnych objawów, jedni mają jakąś tam podwyższoną temperaturę, a większość właśnie boli ta ręka. Ale coś takiego w porównaniu z COVID-19, no to ja bardzo dziękuję, chętnie przyjmę nawet podwyższoną temperaturę. Ale tak jak Wam obiecałam, będziecie na bieżąco informowani, jak to będzie u mnie wyglądać. Także wszyscy, którzy jeszcze nie są, to zapraszam serdecznie na mój Instagram. Tam będę Wam na bieżąco dawać znać. No bo na YouTubie to tak jak wiadomo, jak pojawi się nowy vlog. Bobaski już ubrane. Chciałam Wam pokazać, bo wczoraj przyszła nowa zabawka i myślałam, że będzie na później. A im się tak mega podoba i mi się też super podoba. W ogóle fajnie zdejmują właśnie te takie, bo to jest zdejmowalne, później można dopasować. Ale w ogóle jak tylko tak nawet kręcę, teraz Rupert trzyma rączką, więc nie pokażę Wam. Ale można tym kręcić i wtedy każda z tych kołowrotków kręci się w inną stronę. I one się tak patrzą wtedy na to. Teraz już są trochę nerwowe, bo idziemy na spacer, idziemy na drzemkę, także no średni nastrój, ale i tak się bawią. Ale jestem zachwycona tą zabawką, jest naprawdę super. Oczywiście dla wszystkich pytających, skąd zabawka, jak wszystkie z AliExpress. Pytacie też, jak będę chłopców ubierać do tego śpiworka, więc mają body na długi rękaw, takie ciepłe spodenki, te Sinseya z podszyciem, skarpeteczki oczywiście, każdy dostanie sweterek i założymy im jeszcze czapki i rękawiczki. No i będę sprawdzać, czy jest im za ciepło, za zimno, bo nie wiem. Każdy człowiek jest inny, każdemu człowiekowi jest w innych warunkach dobrze, więc po prostu będę kontrolować temperaturę na karku, czy się nie pocą, czy no nie jest za zimno, za ciepło i w razie czego będę ich rozbierać albo ubierać więcej. Właśnie z dziećmi jest tak, że najlepiej ubierać na cebulkę i najlepiej warstwy pozabierać ze sobą, no bo wtedy można ten ubiór zmodyfikować na spacerze. No, a na razie plan jest taki, to jest nasz pierwszy spacer w śpiworkach, więc zobaczymy. No co, jesteśmy na spacerku. Na razie jest ok. Wcześniej
było trochę gorzej, ale bobaski zasnęły, trochę popodziwiały świat. Widzę, że tam się Rupert budzi, także nadal wózek nie może stać w miejscu. Także ruszamy. Już wracamy ze spaceru. Remuś tutaj się obudził. No i powiem wam, że jest super, bo obudził się i sobie patrzy. Nie krzyczy, musiałam go tylko przytulić po tym, jak się obudził. Także naprawdę, dla nas spacerówki super. Właśnie takie dźwięki tutaj nam towarzyszą od rana. Wróciliśmy ze spaceru i nareszcie muszę skończyć tego vloga, bo nagrywam go cały tydzień. Naprawdę po tych... Tak teraz chyba będzie. Także nie wiem, czy za dużo do was powiem, ale nagrywam tego vloga po prostu przez cały tydzień. No i nie mogę go skończyć, bo w międzyczasie mieliśmy odwiedziny, my też byliśmy w odwiedzinach u Marysi i tak zlatują całe te dni. Doba ma niestety za mało godzin na to wszystko. Tak właśnie. Rupert się cieszy na widok kostki. Albo próbuję z nią pogadać, nie wiem. Chciałam tylko powiedzieć, że ramię już mnie zupełnie nie boli. Wczoraj jeszcze jak naciskałam, no to czułam tak, jakbym miała, wiecie, takiego zaleczonego siniaka, a dzisiaj już zupełnie nic, zero bólu, koniec. Także kiedy ja byłam na szczepieniu, Marcel, w środę czy we wtorek? Nie wiesz. No to w każdym razie sprawdzę to potem. Od wtorku lub środy do dzisiaj, do niedzieli zupełnie wszystko przeszło. I jedyne co miałam niepożądane odczyn poszczepiony, to właśnie ból tego ramienia. Pokaż, Rupert, pokaż, jak się śmiejesz. Pokaż, jakie śmieszne. Pokaż. Takie śmieszne. Nic z tego nie będzie, nie? Może jednak. Troszkę uśmiechu. Takie śmieszne. Śmieszne takie. Ale śmiech. A tu? Tu jest radość. Radość bez śmiechu. A tu jest radość ze śmiechem. Uciekłam tutaj, schowałam się u dzieci w pokoju, bo bobaski mają teraz, zaczynają drzemkę, Marcel ich usypia, no i nie będę tam siedzieć nad nimi i gadać, bo nie usną. Jakby już usnęli, to można by, ale zaraz mi się skończy światło. Tak to właśnie jest tą zimą. Już dzisiaj rozmawiałyśmy z Anastazją na spacerze, że nie możemy się doczekać, aż będzie można wziąć bobaska pod pachę, ja pod dwie pachy, iść na spacer bez czapek, bez kurtek, bez tego wszystkiego, bez śpiworów, tylko wiecie, adidaski, ewentualnie jakaś taka wiatróweczka i na spacer i będzie cudownie, dni będą dłuższe. Niech już leci ten czas, niech będzie wiosna.
chciałam Wam powiedzieć, że sprawdziłam, szczepienie miałam w środę, także w środę 9 rano, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, dzisiaj piąty dzień i piątego dnia już zupełnie nic nie czuję, że miałam szczepionkę. Drugą dawkę mam 27 stycznia, a chłopcy 28 stycznia mają swoje szczepienia, także będziemy wszyscy po szczepieniu, poza Marcelem, jak na razie. Marcel grzecznie czeka na swoją kolej, aż będzie mógł razem z resztą ludzi zaszczepić się w innym terminie. Ja jestem w grupie zero jako służba zdrowia, dlatego te szczepienia przysługiwały mi wcześniej. Ale schowałam się tutaj, żeby Wam powiedzieć, bo zbliżamy się wielkimi krokami do 6 miesiąca, czyli do rozszerzania diety. I też dostaję bardzo dużo pytań na Instagramie, co będziemy dawać jako pierwsze, kiedy będziemy rozszerzać dietę, czy już rozszerzyliśmy dietę. Mi się naprawdę nie pali, także na pewno nie będziemy zaczynać 22 stycznia, w dniu, w którym chłopcy skończą 6 miesięcy. Uważam, że nie są do tego gotowi. Na pewno nie są gotowi, żeby siedzieć w krzesełku. Jeżeli miałabym teraz zaczynać, to trzeba by karmić ich na kolanach i papkami. A nie chcę tego robić. Chcę rozszerzać dietę metodą BLW, więc muszą samodzielnie siedzieć w krzesełku. Fizjoterapeuci pozwalają, żeby dzieci trochę wcześniej posadzić w krzesełku, nawet takie, które samodzielnie nie siedzą, ale mimo wszystko, jeżeli będą posadzone, to muszą jakąś postawę w tej pozycji utrzymać, a no moje dzieci na razie się kompletnie do tego nie nadają. Jak na razie Remek opanował obroty, Rupert się roluje na obie strony, ale obracać się jeszcze nie obraca i spokojnie mają czas, to są wcześniaki po pierwsze, a nawet jeżeli nie wcześniaki, to czas na obroty mają do 7 miesiąca, więc nie ma ciśnienia kompletnie. I tak samo z tym rozszerzaniem diety, jesteśmy gotowi, mamy krzesełka, mamy wszystkie miseczki, silniaczki, wszystko czeka, ale my też czekamy, mi się naprawdę nie pali, żeby przygotowywać dla nich 2-3 razy dziennie posiłek, który oni wsmarują we włosy i rozrzucą wokół siebie, a mleka z piersi będą jeść dalej tyle samo. Bo czasem mamom, które są mamami po raz pierwszy, wydaje się, że dziecko, rozszerzymy dietę, będzie jadło mniej mleka, będzie spożywało posiłki stałe. Nie. Dzieciom rozszerzamy dietę, żeby poznały nowe smaki i one poznają. Jeżeli rozszerzamy papkami, no to zjedzą 2-3 łyżki, ale one się nie najedzą tym, tylko posmakują, że a to ma taką strukturę, a to jest słodkie, to jest słone, a to jest kwaśne, ale to dziecko się tym nie naje. I tak czy siak mleko to jest podstawa żywienia do roku, więc będą jeść tyle samo z piersi, a ja dodatkowo będę musiała przygotować jakiś posiłek dla nich, 2-3 posiłki dziennie, i dodatkowo posprzątać po tym posiłku. Także spokojnie, na pewno będziecie wiedzieć, kiedy rozszerzymy dietę, bo na pewno będziemy to nagrywać, bo to jest wielki jednak krok do przodu, wielkie przedsięwzięcie, ale myślę, że na pewno nie w tym miesiącu. Obiecuję, naprawdę obiecuję, że już teraz vlogi będą pojawiać się systematycznie. Wracamy do gry, aż mi się dzisiaj przyjemnie zrobiło, jak do Was pogadałam. Tęskniłam za tym. Po prostu za dużo rzeczy ostatnio nam się nagromadziło, a za mało godzin jest w ciągu doby. Ten tydzień też będzie intensywny. Jutro idziemy do fizjoterapeuty, pojutrze idę do dentysty, także na pewno zabiorę Was ze sobą. W gabinecie żadnym oczywiście nagrywać nie będę, ale przed i po jak najbardziej. Także zobaczycie co i jak. Także kochani, myślę, że niedługo ustalę dzień i godzinę, w którym będą pojawiać się vlogi. Ale dajcie mi się najpierw ogarnąć po tej dłuższej przerwie po vlogmasach i na pewno Was poinformuję, a może razem zdecydujemy, jaki to jest najlepszy dzień i jaka godzina. Także trzymajcie się cieplutko, widzimy się już niebawem. Cześć!